Ja nazywam się Marcin Kludziński. Nie wszyscy mogą mnie znać. Jestem prezesem miejsca, w którym jesteśmy, czyli Fundacji Republikańskiej. Czas, w którym jesteśmy, czyli tak zwane Euro 2012, nie sprzyja takim spotkaniom, ale ten temat musi być bardzo ważki, skoro nie mieścimy się w tej sali. Tak? Dziękuję Państwu za to, że jesteście tutaj chcecie słuchać o temacie, który jest ważny dla bezpieczeństwa kraju. Ostatnio zrobiliśmy badania, z czym się kojarzy Fundacja Republikańska i większość odpowiedziała, oczywiście osobom, którym z czymś się kojarzy, te osoby odpowiedziały, że z amerykańskimi republikanami. Więc na pewno mamy jedną rzecz z nimi wspólną, czyli troska o bezpieczeństwo naszego kraju. Dlatego zajmujemy się tym tematem. Niektórzy też mówią o nas, to ci technokraci, niektórzy jeszcze mówią młodzi technokraci, którzy zajmują się nad tymi podatkami, przepisami, prawem, sytuacją ekonomiczną ludzi i ich życiem. Oczywiście tym się zajmujemy, ale zajmujemy się też obronnością, strategią obronną, sytuacją geopolityczną, czyli sprawami, które być może nie dotyczą nas na co dzień, bo nie dotyczą ceny chleba, podatków, które płacimy, ale są bardzo ważne, jak pokazała historia. Świadomość tych tematów jest bardzo ważna. Nie widzimy ich codziennie, ale nimi się trzeba zajmować i nimi się zajmujemy, a zajmuje się nimi zespół do spraw obronnych, którego skład wchodzą pan Jacek Bartosiak, jest pan doktor Grzegorz Kwaśniak, jest pan Tomasz Szatkowski i te osoby podjęły trud opracowania strategii operacyjnej obrony kraju. Czyli czegoś, ja nie będę mówił dużo na ten temat, bo panowie powiedzą więcej, ale czegoś, czego jeszcze nie ma w naszym kraju, tak? W dużym skrócie. I dzisiejsza prelekcja jest o dwóch kwestiach, to znaczy trochę o metapoziomie, czyli o geopolityce i o tym, jak to wpływa na sytuację nas, Polski, i o tym, co dotychczas robiono w tej sferze takich strategii operacyjnych obrony. O tym powie kolega Tomasz Szatkowski, a o tej pierwszej kwestii powie Jacek Bartosiak. Ja bardzo dziękuję zespołowi za to, że rozpoczął tą pracę, żeby była jasność, ta praca nie jest opłacana. To jest praca ludzi, którzy chcą dać swój czas, a co za tym idzie pieniądze, bo ten czas wyrywają innym zajęciom, żeby mieć jakąś konkretną myśl w tej kwestii, która jest ważka. Ciężko odpowiedzieć, dlaczego nie zajmuje się tym rząd i nie zajmują się tym organy do tego powołane, no ale skoro się nie zajmują, to my jesteśmy tutaj od tego, żeby je wyręczać w niektórych kwestiach. Mogę Państwu też powiedzieć, że następne spotkanie, może nie następne, ale na pewno od września będziemy mieli te spotkania w bardziej komfortowych warunkach, to znaczy na Nowym Świecie 41 mamy salę, gdzie się spokojnie wszyscy zmieszczą, która będzie klimatyzowana i będzie trochę lepiej z samą logistyką. Także od września nowe otwarcie. Bardzo dziękuję i oddaję głos koledze Jackowi Bartosiakowi. Dzień dobry raz jeszcze, nazywam się Jacek Bartosiak i poprowadzę dzisiejsze spotkanie na temat uwarunkowań geopolitycznej sytuacji otoczenia naszego kraju. Zacznę od tego, że widzę, że Państwo pobrali zasadniczo pewien taki brief z tego z dzisiejszego spotkania. Jest tu jeszcze, są egzemplarze na biurku. Także proszę, jak ktoś jeszcze nie ma, to proszę sięgać. Też będzie wyświetlany stosownie. Mamy też mapy, które posłużą może tej prezentacji. Zacznę od tego, może jest to truizm, wydaje mi się, że wszyscy tu siedzący zdają sobie sprawę z tego, że mamy do czynienia z bardzo dynamiczną zmianą otoczenia geopolitycznego. Widać to, czuć, wszyscy, którzy używają własnego rozumu, zdają sobie też z tego sprawę. Jak każda zmiana może przynieść to złe albo dobre owoce dla Polski, no bo generalnie to jest przedmiotem spotkania, że osią patrzenia na te zmiany jest perspektywa interesu naszego kraju. Przede wszystkim należy zacząć od kilku podstawowych obserwacji i stwierdzeń związanych z tymi obserwacjami. Po pierwsze, kończy się bezwzględnie. Dobiega końca pauza geopolityczna, która powstała po 1989-1990 roku, która była bardzo korzystna dla interesów Polski. Dla możliwości jej rozwoju, bycia niepodległym krajem, możliwości realizacji podmiotowych własnych aspiracji w ten czy inny sposób. Ona dobiega końca. Generalnie konstatacja jest to ta ważna, gdyż poprzednia pauza geopolityczna trwała dosłownie przez kilka lat po I wojnie światowej. Potem to się zmieniło i stało się to, co się stało. Generalnie przez pauzę geopolityczną rozumiemy, ja rozumiem przynajmniej taką sytuację,
gdzie pewne żelazne zasady geopolityki, tak, które są jak fizyka, zostają zawieszone z powodu pewnych nadzwyczajnych okoliczności i przestają dotyczyć Polski, która to jest położona tu, gdzie jest położona. Geografia decyduje o tych zasadach geopolityki, a jak wiemy, jak mawiał Piłsudski, nie ma innej polityki zagranicznej niż ta pomiędzy Niemcami a Rosją dla Polski. I wracamy do tej geopolityki odwiecznej. Od kiedy Polska, Rzeczpospolita stała się podmiotem politycznym i geopolitycznym słabszym od Prus, a potem od Niemiec, zawsze mieliśmy małe pole manewru, bo byliśmy między silniejszymi Rosją a Niemcami. Po 1989 roku sytuacja została ta zaburzona poprzez zupełnie bezprecedensową supremację Ameryki, która spowodowała, że gdyby te siły przestały działać w tym regionie świata, Zachód rozszerzył swoją strefę wpływów ze wszystkimi korzystnymi konsekwencjami dla Polski. Ta sytuacja dobiega końca. Jednocześnie siła ekonomiczna Europy Zachodniej, która również po części wygrała zimną wojnę pod skrzydłami Ameryki, spowodowała i te przesunięcia geopolityczne, objęcie nas Unią Europejską, NATO i tak dalej, i tak dalej. Jedna konstatacja jeszcze na ten temat. Podczas tej pauzy geopolitycznej ta supremacja Zachodu była tak silna, że doprowadziła do pewnej iluzji. To znaczy, że ludzie uwierzyli, duża część elit, zwłaszcza w Polsce, uwierzyła, że geopolityka przestała działać w dużej mierze. Tak? Już w szczególności ludzie, odbiorcy tacy zwykłej polityki, przestali wierzyć, że jakby uwierzyli, że się skończyły te wieczne polskie dylematy, problemy między Rosją, Niemcami. Możemy, teraz mamy zupełnie inny czas. Brutalna rzeczywistość zaczyna powoli docierać. I na to się składają pewne okoliczności, które już w zachodniej publicystyce i analityce skłaniają niektórych obserwatorów do stwierdzenia, że zbliżamy się do symbolicznej nowej Jałty, czyli do ułożenia takich relacji między państwami, że znowu zupełnie realne, twarde interesy będą rządziły nowymi układami sojuszy, czyli że realizacja podmiotowych aspiracji państw mniejszych, słabszych, będzie podporządkowana. To jest oczywiste, zresztą zawsze tak było, tylko czasami było to zaburzone poprzez właśnie tę supremację Ameryki, która miała interes w tym, żeby rozszerzać swój model gospodarczy, ustrojowy i tak dalej na resztę świata. Przyczyny są wielorakie zmierzania w kierunku nowej Jałty. Jeszcze jedna konstatacja, nie należy się dziwić, no, po prostu tak świat wygląda, od zawsze tak było. W tej perspektywie należy postrzegać wszystkie sojusze, układy międzynarodowe, wszystko jest dynamiczne, codziennie się wstajemy, budzimy się i układ sił jest na nowo definiowany. Tak? Nie ma tak, że jak weszliśmy raz do Unii, to Unia jest taka sama i zawsze tak będzie. Nie ma tak, jak jesteśmy w NATO, to ono zawsze będzie odwiecznie takie samo i zawsze takie samo i zawsze będzie realizowało te same interesy. Codziennie jest inaczej. Gdyby było inaczej, to od wojny peloponeskiej nie mielibyśmy w ogóle żadnych, od pokoju po wojnie peloponeskiej nie mielibyśmy żadnych przecież zmian, wojen i tak dalej. W związku z tym to jest taka oczywista konstatacja, która czasami umyka chyba obserwatorom. Generalnie w związku z tym, kończąc ten wstęp, w związku z tym, że miarą prawdziwej polityki jest być przygotowanym na wszystkie możliwe scenariusze, podjęliśmy tutaj się pewnego trudu analizy sytuacji i przygotowania takiego konceptualnego się na erę postnatowską i postunijną. Tak? Gdzie będzie Polska w geopolityce? Co się dzieje wówczas z naszymi interesami? Przyczyny, przejdę teraz do przyczyn. Przyczyny tego stanu rzeczy przede wszystkim wynikają ze wzrostu Chin. Amerykanie, którzy wygrali zimną wojnę, w sposób spektakularny decydowali o wszystkim, co się działo na świecie. Decydowali o obsadzeniu wszystkich kluczowych stanowisk, decydowali o wszczynaniu, kończeniu wojen, byli brokerami wszystkich procesów pokojowych. Raptem zrozumieli, że zaczyna wyrastać im bardzo potężny konkurent do hegemonii światowej. Nigdy jeszcze zmiana hegemona światowego nie przebiegła w sposób pokojowy. Przez pokojowy rozumiem bez przesileń politycznych albo wojennych. W związku z tym, na dodatek jeszcze po 11 września 2001 roku pewna percepcja amerykańska co do rozeznania prawdziwych interesów w utrzymaniu hegemonii została zaburzona przez wojny bliskowschodnie, przez wojnę z terrorem. Innymi słowy, asety, zasoby amerykańskie były poświęcone na rzeczy, które w długim marszu okazały się drugorzędne.
I nowa administracja amerykańska w sposób drastyczny i raptowny zdała sobie z tego sprawę i biegnie teraz w nowym kierunku. Po prostu biegnie z dnia na dzień. Od gdzieś tak połowy 2011 roku, zresztą zbiegło się to z kryzysem, tak? I elity amerykańskie zdały sobie sprawę, że coś jest nie w porządku z gospodarką amerykańską, w ogóle z gospodarką Zachodu. Wszystko zaczyna być produkowane w Chinach. Chińczycy przestawiają się na coraz to nowsze technologie. Zaczynają kwestionować dominację dolara w rozliczeniach, w kluczowych aspektach surowcowych. Tak? I wszystkie dzwonki w Waszyngtonie zaczęły bić. To jest stąd między innymi reset amerykański. O tym zresztą zaraz z Rosją, o tym zresztą zaraz będę mówił. W ogóle jest tu dużo wątków, więc mógłbym bardzo szczegółowo mówić. Jakby później jeszcze były pytania, to możemy tam jeszcze o tym porozmawiać. Generalnie raptem Amerykanie zdali sobie sprawę, że w sytuacji, gdy i tak muszą prowadzić reformy, oszczędzać nas na wojsku, muszą rozpocząć politykę powstrzymywania ekspansji chińskiej. Tak? Dwa tygodnie temu padła, nawet mainstream podawał informację o tym, że Chińczycy z Japonią podpisali porozumienie o rozliczaniu się w wzajemnym obrocie yuan-yen, wyrogowując dolara z operacji handlowej. Chińczycy sądują państwa arabskie Zatoki Perskiej, żeby przestać rozliczać się w dolarze. Dlaczego to robią? Przede wszystkim dlatego, że od kiedy w 2008 roku mieliśmy do czynienia w Stanach z kryzysem, Amerykanie zaczęli drukować pieniądze. Tak? I drukowanie mogli to robić dlatego, że wszyscy rozliczają się w dolarze. W związku z tym nikt nie, jak gdyby Amerykanie obciążają swoimi długami cały świat. Jest to bardzo niekorzystne dla producentów nośników energii, w ogóle dla producentów towarów, którzy dostają zapłatę zaniżonych w pieniądze. W związku z tym powstał taki front, no, tylko że Amerykanie mają lotniskowce i decydują o porządku militarnym, bezpieczeństwie świata. W związku z tym nikt nie zakwestionował, znaczy nikt wprost nie zakwestionuje tego układu sił. Natomiast Chińczycy zdecydowanie zaczęli próbować tylko kwestionować. Bardzo mądra, jak się czyta piśmiennictwo chińskie, w szczególności po roku 1996, przesileniu w Cieśninie Tajwańskiej, gdzie Chińczycy zdali sobie sprawę, że muszą powstrzymać dominację amerykańską na Zachodnim Pacyfiku. Dlaczego na Zachodnim Pacyfiku? Zaraz o tym powiem. I zmierzają w tym kierunku. Amerykanie sobie zdali sprawę w 2008 roku, że muszą coś zmienić, muszą zmienić politykę przemysłową, znowu produkować, muszą wzmocnić dolara, jednocześnie byli zajęci Afganistanem, koniec Iraku, kryzys i tak dalej, i tak dalej. Ciężko, w końcu jest reorientacja, o której bardzo głośno nawet w głównych mediach głównego nurtu. Od połowy 2011 roku państwa z Azji Południowo-Wschodniej, dotychczasowi sojusznicy amerykańscy, zaczęli sondować Amerykę, czy Ameryka ma zamiar coś z tym zrobić, dlatego że Chińczycy zaczęli próbować wywierać presję ekonomiczną na wszystkie państwa. I zwróćcie Państwo uwagę, Chiny to jest potęga ekonomiczna, tak? Zupełnie. Wszyscy sąsiedzi są dużo słabsi, z wyjątkiem Japonii. A Indie są jak wyspa odgrodzone Himalajami. De facto większość w ogóle wolumenu handlu światowego przepływa przez Morze Południowochińskie, tak? W kierunku Japonii, Korei i Chin. 25-35% transportu morskiego całego wolumenu światowego przepływa przez cieśninę Malaka, tak? Większość do Chin, Japonii i Korei. Przez cieśniny indonezyjskie generalnie. Planiści amerykańscy zdali sobie sprawę, że kto kontroluje cieśniny indonezyjskie, cieśninę Malaka w szczególności oraz hub, magistralę energetyczną świata, czyli Ocean Indyjski, skąd płyną statki z Zatoki Perskiej, kontroluje cały świat, generalnie kontroluje hegemonię światową, zwłaszcza, że Morze Południowochińskie, Zachodni Pacyfik to przecież kraje, gdzie są setki milionów ludności. Wszystkie dosłownie mają co najmniej kilkadziesiąt milionów ludności po kolei państwa regionu, nie mówiąc o Chinach, Japonii, Indiach i tak dalej, i tak dalej. Kto kontroluje Morze Południowochińskie, jednymi słowy można uprościć, może stać się hegemonem światowym. Jednocześnie wojskowi amerykańscy zdali sobie sprawę w 2011 roku, że Chińczycy rozwinęli, to może zadziwić polskiego odbiorcę, bo sowiecka marynarka wojenna nigdy nie osiągnęła zdolności niszczenia lotniskowcowych zespołów bojowych US Navy. Osiągnęli zdolności wypchnięcia z tak zwanego pierwszego łańcucha wysp floty amerykańskiej, pierwszy łańcuch wysp, czyli wyspy japońskie, Okinawa, Tajwan,
Filipiny, aż po Ciśninę Malaka. Prawie, że po Ciśninę Malaka, bo to dyskusje są wśród tam planistów, czy to jest pierwsza, czy już druga. Generalnie anti-access denial, capabilities po angielsku, czyli zdolności rażenia takie, że koszty projekcji sił amerykańskiej, czyli wpłynięcia lotniskowców na ten akcent, są tak wysokie, bo te lotniska są zniszczone w pierwszych dniach konfliktu, że Amerykanie tego nie opłacać się będzie to robić. I to zmienia układ sił w Azji Południowo-Wschodniej. I wszyscy sojusznicy przerażeni zaczęli pytać Amerykanów, co się dzieje, co się dzieje, co się dzieje. Clinton jeździła od połowy roku, sekretarz stanu Clinton jeździła od połowy roku zeszłego i negocjowała, robiła i tak dalej, bo Obama już nie jeździł, pamiętamy, Australia, port Darwin, stacjonowanie piechoty morskiej, Filipiny, Singapur, podpisywanie umów z Indonezją, sądowanie Birmy, o którą jest rozgrywka, Indie, bo w międzyczasie Chińczycy budują bazy marynarki wojennej na Oceanie Indyjskim, próbują przekopać, bo Chiny mają ten dylemat Malaki, o którym mówił Mao, że całe Chiny wiszą na Malaki, jak nie będzie Malaki, to dramat z Chinami, mogą się zadusić, no i próbują przekopać półwysep tajlandzki. Generalnie wielka gra się toczy, a nasze sprawy to są w ogóle na poboczu. Tak? I to jest najlepsza konstatacja. Amerykanie w ogóle nie mają interesu i sił i zasobów, żeby angażować się w sprawy póki co, bo może długofalowo, o czym też możemy porozmawiać, długofalowo się to zmieni. Ale póki co koncentrują swoje siły słabnącego supermocarstwa na potencjalnej konfrontacji z Chinami. I jeszcze raz powtórzę, to nie musi być konfrontacja wojskowa. Może polegać to na zmuszeniu do aprecjacji waluty chińskiej, która de facto jest zaniżona, co powoduje, że de facto gospodarka jest subsydiowana i de facto są cła nałożone na przemysł zachodni, co doprowadziło do deindustrializacji Zachodu i generalnie o to toczy się rozrywka. Wojna celna również wymaga po prostu tego, żeby w partii szachów Amerykanie mieli argumenty. I stąd wnioski następujące. Nowa strategia obronna z 2011 roku, wcześniej powołane biuro w Pentagonie do opracowania koncepcji wojny powietrzno-morskiej, likwidacja prawie że połowy brygad bojowych armii lądowej ze skutkami dla Europy i bezpieczeństwa NATO. Obama, który w orędziu do kongresu mówi o tym, że USA to potęga pacyficzna, jest to sygnał dla sojuszników w regionie. Później znowu Tur, Panetty, sekretarza obrony, sekretarz stanu Clinton, po wszystkich dosłownie krajach regionu. Kontrakty, obietnice, żeby zostali z Ameryką, bo wiadomo, wszyscy odczytują układ sił i chcą wyciężyć w układzie sił. A dotychczasowe zasady handlu morskiego, transportu morskiego gwarantuje marynarka wojenna USA. Na przykład to, że są takie, a nie inne cła, albo ich nie ma, decyduje potęga marynarki wojennej, hegemonii. Gdy ona utraci tą hegemonię, może się okazać, że są inne zasady handlu morskiego. I o to oczywiście gra. W związku z tym nie ma zasobów na Europę. Jednocześnie w zakresie dotyczącym Polski, co wszyscy widzimy, pogłębia się dekompozycja Unii Europejskiej, tak? Przynajmniej takiej Unii, do jakiej wchodziliśmy, przy jednoczesnym jej zdominowaniu przez Niemcy, które, jeżeli patrząc na obiektywny interes, zainteresowane są długofalową, strategiczną współpracą z Rosją, jeżeli projekt europejski nie będzie wyglądał tak, jak Niemcy by chcieli. A to może być trudne, żeby wyglądał tak, jak Niemcy by chcieli, bo Niemcy są za słabe, żeby zdominować całą Europę, co udowodniły obie wojny światowe. Zatem te dwie główne przyczyny, reorientacja na Pacyfik i jednocześnie ze skutkami wojskowymi, politycznymi itd., itd. Jest oraz osłabianie Unii Europejskiej, co powoduje, że raptem Polska znajduje się w nowych okolicznościach, a Niemcy mogą próbować realizować swoją narodową politykę w naturalny sposób, czyli poprzez osiągnięcie efektu synergii z Rosją, o czym dalej szczegółowo, raptem Polska znajduje się w nowych okolicznościach. Nawet czasem mam wrażenie, że minister Sikorski daje temu wyraz i rozumie to. I no tak, wydaje sygnały. Generalnie jeszcze jedno ważne zdanie. We wszystkich analizach środków amerykańskich, doradczych, analitycznych, strategicznych, republikańskich, demokratycznych, analizy historyczne, współczesne, dominuje następująca teza. W każdej konfrontacji z Chinami, mówię gorącej, czy zimnej, czy celnej, czy blokady morskiej, będzie potrzebne czy wyjścia na przykład WTO zabrania ceł. W związku z tym, a jeżeli chcemy odbudować przemysł na Zachodzie, będzie trzeba prawdopodobnie wprowadzić cła.
Zresztą o tym już mówią we Francji, na przykład Hollande zaczął wspominać w czasie kampanii i tak dalej, i tak dalej. Potrzebna będzie Rosja, bo nie da się okrążyć, pokonać Chin nawet bez innego wystrzału, bez Rosji. Rosja moim zdaniem też sobie zdaje z tego sprawę, podbija stawkę i będzie musiała dokonać pewnego wyboru strategicznego w pewnym momencie. Zapewne cena będzie wysoka, ale Ameryka zapłaci każdą cenę, bo jeszcze nigdy w historii hegemona nie miała takiego wyzwania jak wyzwanie chińskie. Nigdy sowiecka ekonomia nie była tak silna jak chińska, nigdy poza bronią jądrową, ale no to jest trochę inny wymiar, nigdy zdolności projekcji wojskowej sił amerykańskich nie były tak zagrożone jak obecnie stanem sił zbrojnych chińskich. Co jeszcze raz mówię, dla polskiego czytelnika, odbiorcy wydaje się być dziwne, bo mamy taki protekcjonalny stosunek. Ale polecam lekturę analiz zachodnich. I teraz tak, nie muszę to mówić, skoro spotykamy się w tym gronie, że Rosja jest kluczowym państwem dla bezpieczeństwa Polski. Myślę, że nie jeden z nas zastanawiał się, dlaczego właściwie tak jest, że zawsze mamy problem z Rosją. Odwieczne wojny, przesilenia, strefy wpływu. Ja jestem zwolennikiem tezy i wydaje mi się, że ona znajduje oparcie w historii, że podstawową przyczyną jest synteza dwóch czynników. Po pierwsze, geografia powoduje, że Rosja jako mocarstwo lądowe nie ma na zachodzie granic, w której może oprzeć swój interes strategiczny. W związku z tym, mając ogromne zasoby ludzkie, w związku z tym i kapitałowe w dużej mierze, a na pewno większe niż sąsiedzi, w sposób naturalny, jest to uzasadnione też ekonomią, dokonuje ekspansji, czy to ekonomicznej, czy w niektórych okresach fizycznej na sąsiadów. Dotyczy to szczególności w kierunku południowym, zachodnim, ale też wschodnim, gdzie doszło aż do całego spokojnego i się zatrzymała w tym momencie. Tu opierał Kaukaz, chociaż w szczytowych okresach Imperium Carskiego próbowała też w kierunku Zatoki Perskiej, później też w Sowietach w latach 70. niższa z tym. Generalnie nie znajduje oparcia. W związku z tym, że poprawić ciągle swoją pozycję strategiczną, która czuje, że jest zagrożona, próbuje na nowo poprawiać. I proszę zwrócić uwagę na przykład Stanów Zjednoczonych. Ameryka się rozwijała, ściągnęła Pacyfik i całość Atlantyku, później Morze Karaibskie i tak dalej. Po prostu gracz, który ma przewagę kapitałową, zasobową, ludzką, po prostu uzależnia słabszych sąsiadów. Ta konstatacja, jej obiektywizm powoduje, że nie ma się co łudzić. Jak się nawet zmieni system ustrojowy Rosji, albo powstanie nawet klasa średnia, która pewnie nie powstanie, o czym zaraz, zawsze będzie konkurencją dla silne państwo rosyjskie, albo państwo rosyjskie będzie zawsze konkurencją dla podmiotowych aspiracji państwa polskiego, przez które rozumiem realizację interesów społeczeństwa polskiego w takiej liczbie, jak ono jest, zasobów naturalnych i tak dalej, i tak dalej. Zawsze będzie i ta ekspansja będzie ograniczana tylko przez siłę państw leżących po drodze tej ekspansji. W sposób naturalny, jak w takim darwinistycznym modelu. Tyle. Drugi element jest taki, że Rosja jest permanentnie słaba ekonomicznie. Z tego powodu, że jest państwem ogromnym, lądowym, ma problem z infrastrukturą, której nie jest w stanie obsłużyć handlem morskim, bo nie jest państwem morskim. Duże kraje są morskie, obsługują handel morski, albo mają wewnątrz linię wodną, którą powoduje, że transportujemy wszystko wodą, wtedy jest tanio i wielokrotnie, kilkudziesięciokrotnie taniej niż lądem i w związku z tym mamy mnóstwo kapitału, którym możemy budować infrastrukturę, jak w przypadku Ameryki, która nie wiem, czy Państwo wiecie, że drogi wewnątrzlądowe Mississippi, Missouri wraz z Ohio i tak dalej wewnątrz Ameryki jest większa, tych takich, których można pływać i transportować towary, jest większa niż wszystkich krajów razem wziętych. Dlatego Amerykanie zawsze mieli dużo kapitału, który mogli inwestować. I to jest podstawowa przyczyna też, dla którego Ameryka no, tak się rozwijała. I o czym mówimy. I jednocześnie to, że nie ma infrastruktury, a kraj jest taki ogromny, no, powoduje, że trzeba oprzeć o siłę władzy tam. A jeżeli opieramy o siłę, to musi mieć duży aparat siły. Jeżeli mamy duży aparat siły, to stymuluje to rozwój klasy średniej, bo nie ma innowacyjności, przedsiębiorczości pewnej, no i tak dalej, mamy koło zamknięte. W związku z tym Rosja nigdy nie była silnie ekonomicznie.
Nie wiem. Oczywiście ten paradygmat może się zmienić, jeżeli z Chinami, ale no w najbliższej przyszłości wydaje się, że te cykle się powtarzają non stop. Każdy nowy przywódca Kremla, który nawet ma jakieś skłonności demokratyczne, jak to w zachodnim świecie uważam, znowu jest zmuszany, bo dynamika sytuacji powoduje, że gruby rozpad powoduje, że znowu wraca na, jak Amerykanie mówią, Stratford na przykład mówi, tak zwany Black Rider Period, tak, że zaczyna być znowu i tak cyklicznie się to rozwija. Dobrze. Następna konstatacja, że po 1989 roku Rosja nie odbudowała części strefy wpływu swoich i w związku z tym nie zrealizowała swoich celów strategicznych. Oczywistym jest, że bez Ukrainy, przynajmniej kontrolowanej ekonomicznie, nie jest mocarstwem większym niż średniej wagi. Również Kaukaz jest kluczowy ze względu na surowce strategiczne oraz szlaki transportu i generalnie właśnie oparcie flanki na swoich interesach strategicznych. Zatem Rosja jeszcze jest w fazie, że tak powiem, próby odbudowania swojego imperium. Świadczy to o tym też, jakby przesłanką też takiego myślenia jest sposób, w jaki obecnie armia rosyjska jest modernizowana i reformowana. Otóż trwa wielka reforma armii rosyjskiej, przejście powolne z armii poborowej na armię kontraktową, zawodową, która przede wszystkim ma być skoncentrowana na możliwości interwencji na bliskiej zagranicy, jak to się w Rosji mówi. Do modernizacji zapraszane są Niemcy, Francja, o czym też wiemy, bo to też jest w przekazach głównych. Innymi słowy, widać, że porzuca się obronę własnego terytorium, bo to zabezpiecza broń atomowa posiadana przez Rosję, na rzecz możliwości, przypadem na przykład Amerykanów, ekspedycji w kierunku realizacji własnych interesów państwowych poza granicami Federacji Rosyjskiej. Tak, i to są bardzo, 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 bardzo takie ogólne zręby. Przechodząc teraz do takich konkretów i przyspieszając troszkę, bo może, tak jak mówię, można by długo o tym mówić. Konsekwencje resetu i tego wszystkiego, o czym powiedziałem, są następujące. Amerykanie wycofują się z Europy, osłabiają swoje zdolności lądowe w sposób zdecydowany. Panetta ogłosił, wezwał Europę do obrony własnego, do realizacji własnych zdolności militarnych. Dwie brygady bojowe są wycofywane. I to jak się obserwuje prasę amerykańską i w ogóle takie pewne agencje, to się dzieje wszystko z dnia na dzień dosłownie. Tak? Decyzje o rozwiązaniu, o tym, że są nowe bazy, że kilka dni temu ogłoszono, że większość, że proporcje między flotą Atlantyku a Pacyfiku będą zaburzone, najnowocześniejsze okręty będą na Pacyfiku, 60-40% i tak dalej. To są oficjalne informacje dla sojuszników, żeby gracze w regionie wiedzieli. Ale de facto jest jeszcze gorzej, jak ja śledzę analizy amerykańskie, to już się dzieje. Z ciekawostek, Amerykanie ćwiczą, na przykład koncepcja wojny pocztomorskiej zakłada, że na zachodnim Pacyfiku należy rozproszyć siły po to, żeby nie stracić w pierwszych dniach wojny z Chinami wszystkiego, bo Chiny mają przewagę w broni rakietowej i ofensywnej w ogóle zdolności na zachodnim Pacyfiku. Rozproszenie, korzystanie jeszcze z baz wojskowych Saipa na Karolinach Północnych. Generalnie ćwiczą Amerykanie lądowanie z lotniskowców na starych pasach z II wojny światowej. Tak? To nawet można na oficjalnych zobaczyć te zdjęcia, jak ćwiczą na Saipanie, na Tiananie. No tak, można by, może jak ktoś by miał pytania, to później odeślę z każdej strony. Jest to ciekawe. I teraz tak, siłą rzeczy zmienia się układ sił. Jednocześnie Europa, która boryka się z problemami, oszczędza na wojsku. I w takiej geopolitycznej przestrzeni odnajdujemy się. Jeszcze taka jedna uwaga dla Polaków, bo mam czasami wrażenie, zwłaszcza jak się czyta nasze piśmiennictwo, skromne, bo niestety z powodu PRL-u, zaborów, krótkiego państwa oraz pewnych takich no, okoliczności innego rodzaju, mamy bardzo ubogą myśl strategiczną, geopolityczną, opartą często o złudzenia. To moja osobista jedna uwaga do słuchaczy. Niech będzie memento dla przypadku wiary w NATO, w artykuł 5, w to, że sojusze, Unia i tak dalej. To, co się wydarzyło w roku 1941, gdy Churchill potrzebował Stalina, jak wyglądało odwrócenie sojuszu z konsekwencjami dla Polski i z kim, nawet że z szatanem czy diabłem jest w stanie zawrzeć sojusz. A druga, jeszcze bardziej taka dosadna, pokazująca sytuację. Nie wiem, czy Państwo wiecie, ale powiem to specjalnie, bo to jest bardzo dla Polaka szokujące, że w poważnych analizach amerykańskich, albo jak się Kissingera czyta, dyplomacja albo nową książkę o Chinach,
Co według Kissingera było decydującym powodem wygrania konfrontacji zimnej wojny ze Związkiem Radzieckim? Otóż sojusz amerykańsko-chiński, który powstał w roku 1970. Odwrócenie sojuszy, które zniszczyło ekonomicznie Związek Radziecki i uruchomiło, zabezpieczyło od północy Chiny i uruchomiło Amerykę. I uwaga, kilka faktów. Z kim Amerykanie zawarli sojusz, a Chińczycy z kim zawarli sojusz? Z wrogiem imperialistycznym, z którym prowadzili gorącą wojnę w Korei, który się mieszał w czasie wojny domowej z Chiang Kai-shekiem w sprawy chińskie. Amerykanie z kim zawarli? Z państwem, które świeżo skończyło rewolucję kulturalną, tak? Które mordowało miliony ludzi. Tak? Państwem, które wprost mówiło, że nie uznaje Tajwanu i grozi interwencją, a Tajwan jest zgodnie z prawem amerykańskim, Ameryka jest zobowiązana do obrony Tajwanu. Tak? I zrobili to ponad Tajwanem, ponad tymi wszystkimi ideologicznymi zobowiązaniami. Nawet Japonia była niezadowolona z tego, Korea Południowa. Gorącą wojnę prowadzili w Korei. O Tajwan, 56-7 rok, konfrontacja prawie, że właściwie samoloty latały. Nie przeszkadzało to, jak był moment geopolityczny, żeby Kissinger poleciał i z Mao zawalił układ. Jak Kissinger wspomina, Mao nigdy nie złamał warunków układu aż do 96 roku. Znaczy Mao już nie żył, ale generalnie Chińczycy nie złamali do 96 roku. I to wygrało według Kissingera wojnę dla Ameryki. To nie pamiętajmy o tym, jak wierzymy po prostu w zobowiązania i tak dalej, i tak dalej. I myślę, że im więcej o tym wiemy, tym bardziej trzeźwo możemy oceniać naszą sytuację. I teraz tak, bezpośrednie konsekwencje dla Polski, tego o czym mówiłem, są następujące. Po pierwsze, osobiście nie mam złudzeń, że polityka i wyzwanie chińskie w ogóle jest bardzo silnym fundamentem resetu amerykańsko-rosyjskiego, z powodu, o których powiedziałem. Następnie, dotychczasowe wycofanie zainteresowania z regionów Europy Środkowo-Wschodnio-Amerykańskiej jest tym bardziej uzasadnione, że najlepszą polityką jest dzieli rządy. Najbardziej opłacalną dla hegemona, najbardziej opłacalną ekonomicznie dla hegemona. W związku z tym Amerykanie zwalniają zasoby potrzebne im gdzie indziej, z Europy, pozwalają dotychczasowym graczom w Europie prowadzić politykę zgodną z ich ciężarem geopolitycznym, bo póki co nie prowadzi do wojny. Gdyż zapewnia to stabilizację samo w sobie do pewnego poziomu, a nie zagraża hegemonii amerykańskiej, tak jak dominacja chińska zagraża. I teraz możemy sobie sami przeprowadzić proces rozumowy, jaki jest ciężar geopolityczny Polski, Niemiec, Rosji, jakie mogą być konsekwencje. Tak? Ja nie mówię, że była jasność, nie chodzi tu, że mogą być wojenne, jakieś inne rzeczy, ale no wiemy wszyscy, w jaki sposób można wywierać presję na państwa, które nie mają wsparcia albo są słabsze. Jednocześnie dokonuje się w sposób oczywisty osłabienie NATO. Można mówić o operacji afgańskiej oraz, że nie ma pomysłu co NATO i tak dalej, ale przede wszystkim dla mnie osłabienie NATO dokonuje się przez to, że przestało służyć interesom amerykańskim, krótko i średnioterminowo. A w związku z tym, że NATO to Ameryka de facto, to no, zastanawiam się, czy zadziała, jeżeli będzie potrzeba. I teraz tak, mówiąc o sytuacji geopolitycznej Polski, należy bezwzględnie powiedzieć o Unii Europejskiej i o państwie niemieckim, o Republice Federalnej Niemiec. Czyli wracamy jak zawsze do obecnego problemu, który mówił Piłsudski. Generalnie dwa słowa Unii Europejskiej. Unia Europejska została gdyby stworzona i funkcjonowała w oparciu o dwa fundamentalne założenia. Pierwszy to taki, że zapewnia prosperity bez wyrzeczeń, a drugie, że nie ma konfliktów zbrojnych w związku z tym. I dla tych dwóch rzeczy lokalni politycy krajowi i społeczeństwa zdecydowały się oddać pewien zakres autonomii swoich decyzji oraz realizacji aspiracji własnych społeczeństw. W zamian za to powtórzę, prosperity bez wyrzeczeń oraz brak konfliktu zbrojnych. Założę się, że państwo się łapiecie też na tym, no rzeczywiście, że sami tak myślicie, że o to chodzi. Problem polega na tym, że właśnie wchodzimy w fazę, gdzie nie być prosperity i zaczynają się wyrzeczenia. Na dodatek, a których miał nie być, na dodatek jest tak, że gwarantem istnienia Unii są Niemcy, bo jak w solidarności dłużników i wierzycieli, zawsze dłużników, idziemy do najsilniejszego i on gwarantuje, a on mówi nie, to nie ma Unii.
I generalnie, jak się jest gwarantem, to się ma władzę. W sposób naturalny tak się dzieje. A jak się ma władzę, to dynamiczny proces prowadzi, że władza musi być arbitralna. A na to na pewno się nie umawiały społeczeństwa Unii Europejskiej. Że ktoś będzie miał raptem władzę i będzie to arbitralnie stosował. Gdzie zamykamy fabryki, a gdzie otwieramy. I to napięcie między zwolennikami przyspieszenia i budowy Unii fiskalnej i politycznej, a między tymi, którzy mówią, że trzeba będzie to prowadziło do głębokich napięć. Jednocześnie Niemcy są za słabe, żeby być hegemonem europejskim, co w obie wojny światowej, a słaby hegemon, w przeciwieństwie do Ameryki, bo jak jest silny hegemon, to supremacja jest niepodważalna, wszyscy to akceptują i funkcjonują, nie ma napięć. To jest oczywiste, nikt nie próbuje podnieść ręki na hegemona, jak nie ma szans, a w przypadku Niemiec tak nie będzie. I może to prowadzić do napięć, kwestionowania decyzji, zresztą to już widzimy zresztą. Z drugiej strony, dla bezpieczeństwa geopolitycznego, w ogóle bezpieczeństwa strategicznego Polski, Niemcy są i kluczowym państwem jednocześnie obrotowym. Bo tak, potencjalny flirt i sojusz z Rosją, który ma obiektywne niestety powody, jest wielkim zagrożeniem dla aspiracji podmiotowych państwa polskiego, a z drugiej strony Polska jest zainteresowana, żeby ten układ z Unią trwał, tak jaki on jest teraz, dlatego że krępuje ciężar geopolityczny Niemiec i proces decyzyjny. Niemcy muszą trochę tą Unią zarządzać jak dobry gospodarz, próbując równoważyć interesy całego systemu, tak? Tak jak mamy spółkę i to jak ktoś prowadzi ładność gospodarczą, ktoś to czuje. I jeszcze póki co oni wierzą, że to się uda zrobić może, tak? Natomiast jak się to rozpadnie, to oczywiste przesłanki jak takie, że Niemcy są podstawowym eksporterem, a Rosja jest zacofana technologicznie i potrzebuje technologii nowych, w związku z tym jest efekt synergii. Jest ogromny rynek, ogromny zbyt. Tania siła i wykwalifikowana robocza w Rosji, brak takiej, problem demograficzny w Niemczech, efekt synergii. Stąd na przykład, i brak sprzeczności strategicznych zasadniczo, stąd na przykład modernizacja armii rosyjskiej przez Niemcy. Jak na pewno wiecie, Centrum Dowodzenia Armii Rosyjskiej jest tworzone i budowane przez firmy niemieckie, francuskie, sprzedają Mistrale itd. Jeszcze jedno zdanie o tym. W ogóle od jakiegoś czasu, na pewno też Państwo o tym wiecie, jest pewien wielki projekt elit zachodnioeuropejskich, od niedawna też amerykańskich, części amerykańskich, żeby do wielkiego projektu świata zachodu zaprosić Rosję i potężną surowcowo itd. Bardzo silne jest. Wydaje mi się też, że niektóre rządy są niewolnikiem takiej presji. Ja rozumiem, że ona jest silna i być może trzeba będzie z nią żyć. Natomiast nie w ogóle, moim zdaniem, nie jest to sprzeczne z możliwością realizacji podmiotowych interesów państwa polskiego oraz budowania siły Rzeczpospolitej wraz z aktywną polityką wschodnią. Bo gracze inni będą musieli się dostosować, a Rosja po prostu wynegocjuje lekko słabsze warunki tego układu. Jeżeli my będziemy w stanie prowadzić politykę, w szczególności w Międzymorzu, opartą i mieć siłę do prowadzenia tej polityki, można by też długo o tym mówić. Dobrze. Jeszcze słowo o Międzymorzu i ja swoją część skończę. Jak wiemy, Międzymorze, koncepcja już mająca trochę lat, generalnie ja ją definiuję, myślę, że poprzednikami, że to pewna wspólnota krajów, które, jeżeli chcą realizować własne aspiracje podmiotowe, muszą stanąć na drodze ekspansji rosyjskiej, zadawać jej koszty i straty po to, żeby przesilać. Muszą być gotowe na konfrontację, jak na przykład w czasie embarga mięsa, albo jak w przypadku rewolucji pomarańczowej, która była konfrontacją geopolityczną między Polską a Rosją i w ogóle między morzem, może tak za bardzo, a Rosją, o miejsce Ukrainy geopolitycznej. Bo takie konfrontacje, jak gdyby, to jest klucz główny. Konfrontacja nie musi od razu oznaczać wojny. Musi stać czasami siła zbrojna też, żeby w partii szachu. W związku z tym jest tutaj w fundacji myślimy, pewne założenie strategiczne jest to, że państwo polskie musi realizować politykę wschodnią, możemy o szczegółach porozmawiać, a polskie wojsko, siły zbrojne państwa polskiego muszą być zdolne nie tylko do obrony terytorium Rzeczypospolitej, ale również do interwencji zbrojnych sojuszniczych na wschód od granic Rzeczypospolitej, a nie w Afganistanie. Na wypadek, gdyby zaszła taka potrzeba.
I jest to odważna konstatacja, ale chyba w kontekście tego, co powiedziałem wcześniej, jeżeli myślimy o podmiotowym państwie polskim, które realizuje swoje naturalne zasoby ludzkie, kapitałowe, w przyszłości i inne, to nie ma wyboru. I chyba dwie ostatnie konstatacje. Niestety, moim zdaniem, w krótko i średnioterminowym perspektywie nie da się zaprosić USA do polityki w zakresie międzymorza, gdyż elity amerykańskie oceniają, że ich interesy są lepiej obsługiwane we współpracy z Rosją. Czego by nigdy nie jest recept, zabawa w teatrze i tak dalej, i tak dalej. Długookresowo może się to zmienić, jeżeli pokonają Chiny, osłabią Chiny, albo uznają, że Rosja w synergii np. z Niemcami albo Unią jest zagrożeniem geopolitycznym dla hegemonii amerykańskiej. No ale wówczas nie wiem, jakimi będziemy sytuacji między tymi wielkimi siłami. I ostatnie zdanie, ważne. Dobrze zdać sobie sprawę, że zawsze będziemy tylko od ściany do ściany, między Niemcami a Rosją i tak dalej. Elity polskie będą się telepać od jednej strony do drugiej. Będziemy myśleli, czy z Rosją, czy z Niemcami, czy z Rosją, czy z Niemcami, czy ci Amerykanie nas kochają, czy nie kochają, bo że oni bardziej kochają Rosję. Jeżeli nie zmienimy układu sił w Europie Środkowo-Wschodniej. Mówię o gospodarczych, surowcowych, budowie silnego państwa polskiego. Jeżeli zmienimy to, a wydaje nam się, że długofalowo, w polityce jest na to szansa. Jeżeli na odcinku Europy Środkowo-Wschodniej będziemy silniejsi niż Rosja, to raz na zawsze zmienimy pole manewru geopolitycznego i nie będziemy, i to wtedy nasi sojusznicy będą mieli dylemat, czy my, czy Rosja, a nie my znowu z kim. I to dziękuję bardzo. Ja tyle. Myślę, że kolega teraz powie swoje. Dziękuję bardzo. Nazywam się Tomasz Szychowski, jestem również ekspertem Zespołu Bezpieczeństwa Narodowego w Centrum Analiz Fundacji. Chciałem powiedzieć wam kilka słów, skąd to dzisiejsze spotkanie i jaki jest zamysł naszych dalszych prac. Chciałbym może z tego wstępu zderzyć tą diagnozę, którą zarysował Jacek Bartosiak, z tym, z czym spotykamy się w obecnie obowiązujących dokumentach strategicznych naszego państwa. Tutaj mamy na przykład dokument, który stanowi punkt wyjścia do obecnie przeprowadzonego strategicznego przeglądu bezpieczeństwa narodowego w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego. To jest ekspertyza członka zespołu, pana profesora Ziemby, przygotowana razem z panią profesorem Zając. Jest to jedyny dokument, który jest na stronie internetowej Strategicznego Przeglądu Bezpieczeństwa Narodowego, więc podejrzewam, że są pewne wnioski, które w nim są zawarte, mnie tego przekonują, że stanowi on dosyć duży impuls do dalszych prac, więc możemy było uznać za w przybliżeniu pewne założenia diagnostyczne. Co piszą autorzy ekspertyzy? Polska nie stoi obecnie w obliczu żadnego zagrożenia militarnego. Nie stwarza takich zagrożeń także Rosja, której większość naszych polityków przypisuje wrogie wobec nas intencje. Ta mispercepcja jest nieracjonalna, bo nie odpowiada faktom, a ponadto wpływa negatywnie na prestiż międzynarodowy naszego państwa. Polska jest natomiast narażona na niebezpieczeństwa o charakterze niemilitarnym, wychodzące zarówno z otoczenia międzynarodowego, jak i systemu wewnętrznego. Za takie należy uznać następujące zjawiska. A. Wyzwania i zagrożenia ekonomiczne. Pan autorzy dodają jednocześnie, że nie należy jednak stwierdzić, że bezpieczeństwo energetyczne Polski, zwłaszcza gazowe, jest obecnie zagrożone. B. Zagrożenia ekologiczne i biologiczne, zagrożenia informatyczne, transnarodowa przestępczość zorganizowana, terroryzm, wyzwania i zagrożenia demograficzne. Autorzy też formują pewne wnioski co do dalszej przyszłości otoczenia bezpieczeństwa wobec Polski. One ogólnie bazują na naszym stosunku do propozycji prezydenta Medwiediewa budowy wspólnej architektury bezpieczeństwa europejskiego. Więc Polska, a także Zachód, może przyjąć tą propozycję Rosji z miarą korzyścią dla Polski. W sensie pesymistycznym Zachód, w oparciu o tą właśnie
zdaniem autorów ekspertyzy, złą percepcję alienuje Rosję i Rosja powraca do polityki mocarstwowej. I scenariusz realistyczny, czyli słabnąca pozycja Zachodu i relatywnie rosnąca pozycja międzynarodowa Rosji. Polska powinna w oparciu o Unię Europejską budować razem z Rosją wspólny system bezpieczeństwa. Drugi z dokumentów to jest strategiczny przegląd obronny, który został przygotowany przez Ministerstwo Obrony Narodowej i ukazał się w kwietniu zeszłego roku. Ocenia się w nim, że w perspektywie długoterminowej poważnym źródłem napięć pomiędzy państwami, jak i wewnątrz państw będzie przeciwstawność dwóch narastających tendencji związanych z granicami rozwoju gospodarczego oraz z umiarkowanymi politycznymi, społeczno-ekonomicznymi i klimatycznymi konfliktami. Linie podziału w stosunkach międzynarodowych występować będą na linii północ-południe, państwa zachodu, państwa muzułmańskie, państwa demokratyczne i państwa autorytarne. Dalej autorzy strategicznego przeglądu obronnego stwierdzają, że samo zagrożenie o charakterze militarnym w perspektywie krótkośrednio oraz długoterminowej jest w ich ocenie bardzo mało prawdopodobne. Dotyczy także ryzyka wojny konwencjonalnej na dużą skalę. Przeważającym i najbardziej prawdopodobnym rodzajem konfliktów, w tym konfliktów zbrojnych, będą konflikty wewnętrzne, powstałe w krajach o niejednorodnej strukturze ludności. Ich wybuch poprzedzać będą działania prowadzące do utrwalania różnic tożsamościowych wynikających z rasy, religii, języka, etniczności, kultury, przynależności plemiennej i klasowej. Mimo zróżnicowanego poziomu intensywności, konflikty wewnętrzne będą z dużym prawdopodobieństwem umiędzynarodowiane, co prowadzić będzie do wzrostu oczekiwań społeczności międzynarodowej co do czynnego udziału organizacji międzynarodowej w ich rozwiązywaniu. Jest to w mojej ocenie, znaczy ta diagnoza jest w dużej mierze rozbieżna z tym, co zaprezentował Jacek. Jacek opiera się w dużej mierze na realistycznych przesłankach i takiej klasycznej szkole geopolitycznej. Ja jestem zwolennikiem uwzględnienia także elementów kulturowych, ale co do wniosków się przeważnie zgadzamy. I ta rozbieżność jest dla nas w pewnym sensie frapująca. Stawiam pewne pytanie. Skąd ona pochodzi i być może też ma pewien związek z poziomem ambicji militarnych naszego państwa. Które prezentują się w taki oto sposób, że obecnie poziomem ambicji militarnych Polski jest wystawienie zgrupowania o wielkości brygady, czyli kilku tysięcy żołnierzy na operację o charakterze operacji sojuszniczej w ramach artykułu 5, czyli klasycznej obrony terytorium państw członkowskich NATO. Czy też do wysłania jest jej w ramach misji ekspedycyjnej, w ramach operacji reagowania kryzysowego. Ale wracając do tego, skąd ta rozbieżność? Więc moim zdaniem jest ona wynikiem pewnej płytkości naszej kultury strategicznej, znaczy bardziej naszej kultury formułowania strategii bezpieczeństwa narodowego. Jest ona dziedzictwem, przede wszystkim historycznym dziedzictwem państwa, które odziedziczyliśmy po poprzednim ustroju. Jak to zgrabnie ujął ostatnio Jan Filip Staniłko, w ramach poprzedniego ustroju Związek Radziecki utrzymał monopol na edukację strategiczną. Elity państw satelickich wjeżdżały do szkół wyższych w Moskwie, ale to jednak to szkolenie na najwyższym poziomie było tam utrzymywane. W efekcie mamy w Polsce, jak to zostanie tylko wojskowych generałów, taktyków, można dyskutować o poziomie ich edukacji taktycznej, bądź też dyplomatów, którzy są specjalistami w procesie rozbrojeniowym, pomocy humanitarnej. Natomiast w takiej twardej, realistycznej strategii nie mamy wykształconej strategii, wykształconej kultury.
I teraz jak to wpływa na, jak to wpływa na efektywność także tych narzędzi, które odrzuciliśmy. Więc ja stawiam taką tezę, że jest to oczywiście wpływ negatywny. Można by dyskutować, czy lepiej byłoby, gdybyśmy wyszli z systemu komunistycznego bez sił zbrojnych, bez sił specjalnych i mając dwie dekady musieli się zastanowić, dlaczego te siły zbrojne i siły specjalne mają nam służyć. Taki był przypadek chociażby państw bałtyckich i niektóre z nich wyszły z tego całkiem korzystnie, tak jak choćby Estonia, która ma bardzo nowoczesny system państwowy i bardzo nowoczesne myślenie strategiczne. Tak się jednak nie stało. Tym niemniej w Polsce czasami utrzymuje się takie przeświadczenie, że strategia militarna, czy też strategia dotycząca służb specjalnych powinna być zostawiona specjalistom, tak? Czyli tym profesjonalistom, którzy są, wychodzą w mundurach różnego koloru. Tutaj punkt widzenia zagranicznych akademików jest różny. No, mamy z jednej strony Huntingtona, który napisał swoją książkę Soldier and State, który uważał, że warunkiem właśnie efektywności choćby tych struktur siłowych jest oddanie wojskowym pewnej autonomii. Ale mamy też całkiem duże piśmiennictwo, które wskazuje na inne wnioski. Choćby Barry Paulsen napisał taką książkę w latach 80. The Sources of Military Doctrine, w której pokazuje, że właśnie brak pewnej efektywnej cywilnej kontroli spowodował, że państwa zachodnie nie były w stanie racjonalnie przed wojną wykorzystać swojego potencjału militarnego. Na przykład Francja zupełnie nieracjonalnie inwestowała zbyt duże środki w swoją flotę. Wielka Brytania budowała potężną flotę bombowców, zupełnie ograniczając swój potencjał lądowy. W efekcie to pomogło Hitlerowi podbić Europę. Jest jeszcze wielu innych akademików, którzy mają podobne zdanie. Ja się przychylam do tego punktu widzenia, obserwując z własnego doświadczenia naszą kulturę administracyjną, naszą kulturę w ramach sił zbrojnych. I chciałbym, wbrew temu, co twierdził Huntington, uważam, że wojskowi, czy też przedstawiciele świata służb specjalnych nie zawsze koniecznie muszą być zwolennikami, czy też dążyć do silnego potencjału. Czasami, jeżeli zostali wychowani w kulturze, która jakby naśladuje zewnętrzne wzorce, mogą być właśnie mogą wręcz prowadzić do pewnej dysfunkcjonalności w rozwoju sektorów siłowych. Stąd, widząc tą pewną dysfunkcjonalność w naszym państwie, w naszym społeczeństwie, postanowiliśmy zainicjować taką dyskusję, taki proces w ramach Centrum Analiz Fundacji Republikańskiej. Dzisiejsza dyskusja jest taką spotocznie zajawką, która ma też wywołać pewną dyskusję. Zamierzamy zorganizować ich cały szereg pogrupowanych wzdłuż pewnego podziału metodologicznego. Oczywiście otoczenie geopolityczne, potencjalne zagrożenia, otoczenie sojusznicze i też potencjalny model dla sił zbrojnych. Zamierzamy zapraszać różnych ludzi, przedstawicieli różnych środowisk, natomiast w gronie ekspertów fundacji zamierzamy przygotować nasz własny raport w oparciu o jak najbardziej poważną metodologię. Dlatego zapraszamy do uwag, do pytań wszystkim, do dzisiejszego prelegenta Jacka Małysiaka.